ilu ludzi potrzebujemy, by stworzyć nową cywilizację. I to nie na Ziemi, ale na Marsie. W zdecydowanie niełatwych warunkach. A jeśli już skompletujemy taką kolonię i wyślemy ich w kosmos, to z jakimi problemami przyjdzie im się zmierzyć? Czy przetrwają tak daleko od domu, bez żadnego wsparcia? Najnowsze badanie naukowe rzuca nieco światła na te pytania. Przyjrzyjmy się płynącym z niego wnioskom. A zatem planujemy kolonizację Marsa. Cóż, nie jest to łatwe zadanie. Mars jest czwartą planetą od Słońca i siódmą co do wielkości w Układzie Słonecznym. To ciało niebieskie jest bardzo podobne do naszej Ziemi. Co więcej, zanim Mars stał się bezkresną pustynią, równie dobrze mógł wyglądać tak, jak Ziemia teraz. Miliony lat temu była tam woda, oceany, rośliny i kto wie, może nawet życie. Fajnie byłoby mieć tam z powrotem te wszystkie fajne rzeczy. Nic dziwnego, że o kolonizacji tej planety mówi się już od bardzo dawna. Obecnie SpaceX twierdzi, że projektowany przez nich międzyplanetarny statek kosmiczny mógłby dostarczyć na Marsa 100 osób. Właściciel firmy, miliarder Elon Musk, mówił o stworzeniu floty, która mogłaby zapewnić stały dopływ zasobów na Marsa. Ale na ile realne są te wszystkie plany? Właściwie to nie za bardzo. Zanim wyślemy tam ludzi, musimy rozwiązać szereg problemów, na przykład wpływ intensywnego promieniowania kosmicznego, toksyczną glebę, niską grawitację, bardzo niskie temperatury i całą masę innych komplikacji. A to przecież dopiero początek. Stworzenie pojazdu, który faktycznie będzie mógł z powodzeniem wylądować na Marsie i wrócić na Ziemię, zajmie co najmniej kilka dekad. Zróbmy jednak eksperyment myślowy i wyobraźmy sobie, że w końcu zdecydowaliśmy się na kolonizację tej planety. Jak mogłoby to wyglądać? Ostatnio naukowcy opublikowali nowe badanie na ten temat, zatytułowane Minimalna liczba osadników niezbędna do przetrwania na innej planecie. Autorem tego opracowania jest Jean-Marc Salotti, profesor z Narodowego Instytutu Politechnicznego w Bordeaux we Francji. Jego artykuł został opublikowany w czasopiśmie Scientific Reports. Jak można się domyślić, celem badania była analiza czynników związanych ze skolonizowaniem innej planety. Ile zasobów potrzebujemy? Jak powinna funkcjonować kolonia, czym powinni zajmować się jej mieszkańcy i jak długo potrwa zorganizowanie tego wszystkiego i oczywiście ile dokładnie ludzi potrzebujemy, żeby plan się powiódł. Spróbujmy odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Wyobraźcie sobie, że przenieśliśmy się w cudowną przyszłość. No, nie do końca. Właściwie to w dość przerażającą przyszłość. W swoim badaniu Salotti sugerował, że życiu na Ziemi zagraża jakieś katastrofalne wydarzenie na wielką skalę, więc jedynym sposobem na przetrwanie ludzkości jest udanie się na Marsa lub jakąś inną planetę. Niestety, w tym wymyślonym scenariuszu dostawy zaopatrzenia z Ziemi są nieregularne albo nawet całkowicie niedostępne. Teraz kolonia musi przetrwać samodzielnie. No i już w tym momencie napotykamy mnóstwo problemów. Na przykład nie jesteśmy pewni, czy mieszkańcy kolonii będą ze sobą współpracować. Czy będą się ze sobą komunikować w odpowiedni sposób? Czy podzielą się swoim czasem i zasobami tak jak powinni? Ludzie zawsze coś psują w relacjach z innymi ludźmi. Mogę się nawet założyć, że to właśnie z tego powodu musieliśmy uciekać na Marsa, ale nawet jeśli pominiemy ten aspekt, to co z kwestiami organizacyjnymi? Jakim sprzętem dysponujemy? Czego będziemy używać do wydobywania zasobów? Jakie umiejętności będą nam potrzebne? Wiecie co? Dajmy temu spokój. W naszym przypadku te rzeczy nie mają znaczenia. Wiemy tylko, że kolonia nie ma zbyt wielu początkowych zasobów i sprzętu, a czynnik ludzki jest absolutnie nieprzewidywalny. Widać więc, że szanse na przeżycie mieszkańców są dość małe, ale musimy jakoś się z tym uporać. Salotti opisuje dwie rzeczy, które w takim przypadku miałyby ogromny wpływ na nasze przetrwanie. Te rzeczy to w zasadzie zmienne w równaniu matematycznym. Pierwszą z nich jest dostępność lokalnych zasobów. Zasadniczo oznacza to wodę, tlen i wszelkiego rodzaju przydatne pierwiastki chemiczne. Te zasoby powinny być jakoś wydobyte i łatwe do wykorzystania. Na szczęście nie zaczynamy od zera. Wiemy już sporo o Marsie. Co możemy tam znaleźć i jak to wykorzystać do podtrzymywania życia, rolnictwa i produkcji przemysłowej? Kolonia ma szczęście, bo wszystko to zostało wielokrotnie zbadane i opublikowane w raportach i książkach w ciągu ostatnich lat.
Dzięki temu łatwo się zorientować, czym mogą tu spodobać mieszkańcy. Wiemy na przykład, że z atmosfery można by wydobywać gazy, a z gleby minerały. Na Marsie moglibyśmy pozyskać takie rzeczy jak żelazo, szkło, a nawet związki organiczne. Najważniejszym problemem stanie się żywotność sprzętu, którym będą posługiwać się nowi Marsjanie. Będą musieli zdobyć jak najwięcej materiałów, zanim urządzenia się zepsują. Utrzymanie ich w dobrej kondycji stanie się ich najważniejszym zadaniem. Druga rzecz to zdolność produkcyjna, czyli szybkość pracy. Mamy określoną listę rzeczy, które musimy zrobić, na przykład wykonać jakieś narzędzia. I to wszystko musi być wyprodukowane w odpowiedniej ilości w krótkim czasie. Salotti twierdzi, że najważniejszy będzie tu tak zwany czynnik współdzielenia. Wyobraźmy sobie jedną osobę, która próbuje przetrwać na Marsie. Musiałaby ona wykonać wszystkie zadania samodzielnie, na przykład znaleźć lub zbudować własny system dostarczania wody, pitnej, tlenu i wytwarzania energii elektrycznej. Widzieliśmy już, jak to wyglądało w filmie Marsjanin. To wcale nie było łatwe zadanie. Czasu zawsze jest za mało, a tego wszystkiego jest po prostu o wiele za dużo dla jednej osoby. Oczywiście, o ile nie jest się Mattem Damonem. Dlatego o dziwo potrzebujemy dość dużej kolonii. To znacząco rozłoży ciężar zadań. W ten sposób każda osoba poświęca mniej wysiłku i wolniej się męczy, a w efekcie rośnie wydajność i szybkość pracy. To właśnie nazywamy czynnikiem współdzielenia. Teraz musimy tylko doszacować tę liczbę. Jeśli chcemy na przykład coś zbudować, to ile osób potrzebujemy, aby zrobić to szybko i sprawnie? Jak możemy maksymalnie zoptymalizować pracę? Cóż, to zależy od potrzeb tych ludzi, od dostępnych zasobów i od wydarzeń, na które nie mamy wpływu, takich jak pogoda i tak dalej. Ale generalnie można tę liczbę oszacować za pomocą pewnych funkcji matematycznych. Salotti opowiada bardziej szczegółowo o tych funkcjach w swoim artykule. Możecie go przeczytać, jeśli jesteście tym zainteresowani, ale ogólnie rzecz biorąc, naukowiec wytycza 5 obszarów, które należy wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu tej liczby. Te obszary to zarządzanie ekosystemem, produkcja energii, przemysł, budynki oraz czynnik ludzki. Czynnik ludzki dotyczy takich rzeczy jak wychowanie i edukacja dzieci, sport, gry, muzyka i tak dalej. W końcu wszystko sprowadza się do dwóch zagadnień. Ile mamy czasu i jak dobrze mieszkańcy kolonii będą ze sobą współpracować? Jaki więc był wynik tych wszystkich obliczeń? Ostatecznie Salotti stwierdził, że do skutecznego przetrwania na Marsie potrzebowalibyśmy co najmniej 110 osób. Jest to minimalna liczba potrzebna do stworzenia samowystarczalnej cywilizacji, ale byłoby lepiej, gdybyśmy nie zabierali ze sobą zbyt wielu ludzi. Im więcej pasażerów zabierzemy na statek kosmiczny, tym trudniej będzie przewidzieć, co się może stać. W końcu, jak już powiedzieliśmy, ludzie zawsze coś psują w relacjach z innymi ludźmi. Lepiej więc trzymać się około 110 osób. Oczywiście jest to bardzo luźne oszacowanie, a do tego dochodzi masa różnych założeń i niewiadomych, ale nawet ta liczba jest już bardzo przydatna. Teraz naukowcy wiedzą, ile osób jest niezbędnych do zasiedlenia innej planety. Kolonizacja innych światów to bardzo złożone zagadnienie i jego rozwiązanie zajmie nam bardzo dużo czasu. Jest bardzo mało prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości polecimy na Marsa. To zadanie może nam zająć kilkadziesiąt, a nawet 100 lat. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby starać się jak najlepiej troszczyć o naszą Ziemię, dopóki nie będziemy gotowi na podbój innych planet.